Siemaneczko, witam was w drugiej części przygód z tym oto amerykańskim, ciekawym klasyczkiem w cenie przeciętnego poloneza Caro. Dzisiaj sobie troszeczkę pogrzebiemy, podubiemy, powymieniamy różne elementy, temaciki. Zatem zapraszam. W poprzednich odcinkach wchodzimy w świat Ameryki. Ten oto samochód jest to przedstawiciel trzeciej i ostatniej generacji Chryslera LeBarona, ale jeszcze na szczęście przedliftingowy. Więc ten oto konkretny egzemplarz udało mi się kupić za bagatela 6700. Słuchajcie, złotych. W tym momencie za 7000 zł nie da się kupić dobrego dużego Fiata, dobrego Poloneza tak naprawdę, bo ceny tych aut poszły w górę. Wnętrze, bordowa skóra, w doskonałym, jak na swoje lata, stanie. Made in USA for export. No więc pora na pierwsze roboty, poczyniłem pierwsze inwestycje. Przy zakupie nie zauważyłem, że brakowało mu wentylatora. Nawet pytałem właściciela, co to za kable, on nie wiedział. Po czym powiedział mi właśnie, że faktycznie, że nie było wentylatora, jak go kupił. No i trzeba było kupić, znalazłem akurat na OLX-ie fajnego stróbka na części. Za 100 udało mi się dorwać oryginalny wentylator z naklejeczkami. Do tego wleci nowy termostat, bo nie wiem, w jakim stanie jest tamten, bo tym autem jeszcze nie jeździłem, a jak to ma tyle lat, to 3 dychy kosztowało, to bez sensu zostawiać ten stary. Płyn chłodzący zielony z internetu, kurczę, w sklepie 45 zł, K2 zielony, a tu jakaś Presta za 3 dychy, no to wiadomo, 3 dychy na jednym, 3 dychy na dwóch baniaczkach, bo tu 8,5 litra wchodzi, no to też jest pieniądz. Płukanka do silnika, czytałem opinię, ten K2 działa praktycznie tak samo jak te Liquimoli i reszta tego, a jest 3 razy tańszy. No i płukaneczka do układu chłodzącego, bo też tam jest trochę bajzel. No i tutaj poczyniłem pewną właśnie jeszcze inwestycję. Dałem całe 50 zł za te radiko. Pochodzi z Voyagera, ale to jest to samo. A to w sumie potem pokażę, jak wyjadę stąd, co tam teraz jest zamontowane. No i tak, no zalewam tu wody. Zalewam tutaj przede wszystkim na razie wody demoralizowanej. Demoralizowane, wiecie o co chodzi. Wlewam czyścik, płukankę do układu chłodzącego. Pochodzi se to, potem zlewam tą wodę. I będzie fajny, świeży płyn. Bo widać, że płyn jest w takim stanie słabym. No jest taki rdzawo-czerwony. Wypłuczemy i tu powinien być zielony cooler. Tylko jest trochę tego pod korek, więc wywalam to. Zalewamy, rozgrzewamy, czyścimy. No i leci. Nie ma takiego syfu. Ale zlejemy wszystko. Wywalimy termostat, zalejemy zwykłą wodą. Tam z kranu, z domu sobie wziąłem w baniaczkach. Przepłukamy układ jeszcze raz. Zalewamy zielonym, odpowietrzamy. Na pewno nie zaszkodzi, a z pewnością pomoże. Plan był taki, żeby wykręcić i wywalić termostat. Tu sobie ładnie odkręciłem. Co się okazuje, nie ma już termostatów, czyli ktoś poprzedni go wyciągnął. Ponieważ w tych samochodach jest problem ogólnie, że one się lubią przegrzewać, te silniki. Bo tu jest jakiś dziwnie rozwiązany układ, zresztą nawet widać, że tutaj idzie metalowy wąż. Tutaj i jest ponoć, z tego co dobrze zrozumiałem, chłodzenie skrzyni rozwiązane przez wodę. Czy jakoś tak, jeszcze nie znam wszystkich niuansów technicznych tego samochodu. I właśnie pisali na forach, żeby wypieprzać te termostaty. No chciałem to zrobić, najwyraźniej u mnie się wywalony. No ale to spoko, dobra, montuję to z powrotem, chociaż pewnie znajdziecie, będzie już teraz ciekło, bo to na starym silikonie jakimś tu było zrobione. Ale skręcę to tak, zobaczymy, czy da radę, bo nie chcę mi się tego drapać i nowego dawać. Kurwa, może będzie szczelna, zobaczymy. No w każdym bądź razie składam to z powrotem, zalewam zaraz świeżutki zielony płyn. No i zaraz rozgrzewamy silniczek, żeby wymienić olej. Jedni mówią lać, inni mówią nie lać. Nie wiem, co to było wcześniej zalane za olej, nie ma żadnej kartki. Więc zalejemy mu płukaneczkę. Dwa razy tańsze od Liquimoli, jak nie nawet trzy, bo to dycha, a Liquimoli trzy dychy, a właściwości są praktycznie te same. Więc przepłuczemy sobie to autko, pochodzi przez 15 minut i zlejemy olejek. Kupiłem Shella 10W40. Tak, że tak powiem, na przepłukanie, bo tu jest dosyć czarny olej i nie za bardzo wiem po prostu, co tu jest nagrane. A potem może pomyślimy o jakimś porządnym właśnie Liquimoli czy coś tam
dla klasyczków czy coś i no da, zatem zalewam. Znaczy, oczywiście nie da się tak, że wezmę, zacznę robić i ładnie wszystko cykfuch zrobię. Filtr jest tak zastany, widać, że trochę dawno nie był wymieniany. Oczywiście kluczem nie da rady, muszę go majzlować, kurwa, ledwo, ale jakoś idzie, no nie? Bo nie da się, że weźmiesz, odkręcisz, zmienisz olej, tylko oczywiście zawsze coś musi być, no ale trudno, tak to bywa z tymi gruzami. No, w sumie to nie jest nawet taki gruz. No, obecnie mam takie radyjko, wcześniej tu i tak było takie zwykłe Sony czy coś tam, jak go kupowałem, ale właściciel dorzucił mi te radio, już mi go wcześniej zamontował. Fajnie, zegareczek świeci, podświetlenie. A, odpiłem klemę, nieważne. W każdym razie to jest taki najzwyklejszy Chrysler, a ja udało mi się dokupić za 5 dyszek na OLX-ie praktycznie to samo, ale jest na kasety, a z racji tego, że mam dużo kaset, różne Aerosmith i inne takie, udało mi się kiedyś tam cały karton 200 kaset dorwać za friko. No to będzie słuchane, tym bardziej, że tu jest miejsce na kasety. Więc elegancko. No więc co, wyciągniemy to. Tu już śrubki były wcześniej poluzowane. No i działa. Tylko, że niestety nie ma dźwięku, bo z tyłu są jakieś kable puszczone chyba osobno na głośniki. Muszę zobaczyć, zdjąć boczki. O co to chodzi z tymi głośnikami, bo nie ma dźwięku, jest. A zobaczcie w ogóle, antenka. Tylko, że nie wysuwa się do końca, ani nie otwiera. O, trzeba pozaglądać. Ale działa. Komputerek pokładowy. A to potem się pobawimy tym. Dobra, montuję to. Skręcam. I zamykam tu te pierdy. Śmieszna sprawa. Bo okazało się, że ktoś po prostu zajebał głośniki. Wziąłem kolumnę, co mi gra w garażu, podpiąłem tam pod kable, żeby zobaczyć, czy w ogóle wydaje dźwięk. No i sukces. Radio szuka. Kasetka gra. Ładnie, czysto. Elegancko, więc fajnie. Znajdę głośniczki, pojadę na środek, kupię jakieś fajne trzynastki, bo tu trzynastki wchodzą. Nowych się nie opłaca, na środek taki głośnik, gdzie kupić po 2-3 dychy z jakiegoś samochodu, tylko trzeba sobie znaleźć po prostu jakieś fajniejsze pionierki czy soniacze, żeby nie płacić po prostu. My to za te same pieniądze zwyczaj sprzedawałem, ja często właśnie na środek kupowałem głośniki i potem se to sprzedawałem drożej. Taki ten mały biznesik, no ale to mniejsza z tym. W każdym razie cieszę się, że działa. Jest fajnie, jest ok. Spoko, naprawdę spoko. Mniej rzeczy do roboty i ciągnięcie kabli. Jak to się wyłącza? O tak. No i dobra, i kolejna fachowa robota. Tu jak widać wybierak jazdy ma troszeczkę korozji. No i właśnie zauważyłem, że tak trochę ciula to się zmienia te biegi. Więc zrobiłem sobie fajny dostęp, elegancko, fajnie to się podnosi bez. Bo to na zaczaskę jest, psikniemy sobie, przysmarujemy i na pewno będzie przyjemniejsza eksploatacja tego wszystkiego, jak to będzie miło i przyjemnie się przełączało. Tutaj także kontakt z prajem, wezmę wszystkie te wtyczki po poczyszczę, przepsikam, tak żeby to wszystko ładnie nam chodziło, bo trochę nie mam wrażenie, czasem prąd nie styka. Wiadomo, wiele lat to stało i trzeba po prostu rozruszać całą tą elektrykę także. Przy zakupie właśnie, jak były te radio Sony wcześniej, to faktycznie coś grało, ale grało ciulato. Zastanawiałem się, czemu właśnie nie gra, skoro ta oryginalna wiązka jest tutaj i te dodatkowe kable są dołączone. Co się okazało, zdjąłem ten plastik z deski, bo to idzie fajnie ściągnąć. Tu jest swoją drogą moduł od świateł i on chyba jest po prostu spieprzony, dlatego się nie podnoszą. Jest widać jakiś zaklejony jakimś gównem. Patrzcie, tu są takie małe głośniczki, nie wiem, czy to jest fabryczne, chyba tak. Ale o, tutaj idą te kable, co są pod deską. Więc to było na szczęście jakieś, to nie jest takie, że tu jakaś wiązka była cięta, więc one są albo dołożone, albo nie wiem co, grunt, że tutaj prąd dochodzi, normalnie dźwięk, więc tylko te głośniki wrzucimy, więc jest light, to będę musiał pokminić co z tym modułem, bo on chyba po prostu jest spieprzony. I zobaczymy, bo on wygląda źle. No.
Słuchajcie, naprawdę spory fart, bo jestem na szrocie w Radostowicach. Akurat przejeżdżałem łokum, źle pozaglądam i co? I akurat stoi LeBaron. To całkiem kompletny, ma kompresor z klimatyzacji, aczkolwiek ja nie będę raczej. No, pod maską jeszcze kompletny generalnie, więc jest przyzwoicie. Natomiast tak, ma oryginalne alusy, nie najgorsze, do spolerowania jak najbardziej. Ma parę oryginalnych smaczków jeszcze. Podnośniki szyb, bardzo dochodliwy temat generalnie w LeBaronach, więc zaraz je będę stąd drapał. Zaraz, no patrzcie, jak ham, kurwa, ktoś wyrwał znaczek Kleislera. Zegarów nie ma, więc nie wiadomo, czy to był digital, czy nie. O, głośniki też właśnie ktoś skroił, a też szukam do siebie. Ale ma ładne fotele. Ładne wnętrze. Ale to mnie akurat nie interesuje. Interesuje mnie alufelgi i parę innych pierdół, tak więc poszarpiemy sobie coś. Na pewno. Dostał w dupę, to tak ładnie, dlatego został zezoomowany, jak widać. O, to jest ze Szwajcarii, CH, tak jak mój. W bagażniku był subwoofer z BM-ki. Może do 3-9 wezmę? No, nieźle. No więc co, idę zaraz popytać, ile za te części niektóre, za te aluski, za jakieś tam pierdoły, może mechanizm podnoszenia światła wezmę, bo widzę, że on ma trochę mniejszy luz niż u mnie, więc może jest sprawny. No i tak to mam. Daszek rozerwany. Swoją drogą przemiał tu jest niesamowity tych samochodów. Naprawdę tyle fur, tyle ton żelastwa. Tyle dobrych samochodów, co jeszcze mogłyby spokojnie pojeździć. No ale tak to bywa. No i dobra, wyciągłem z niego wentylator, mechanizm świateł, cewkę, głośniki oryginalne. Takie lacze, co trzymają szyby i tylne mechanizmy. Plus komputer do sterowania światłami. I oryginalne dywaniki, ale to akurat pójdzie na handelek. No to wiem, że ludzie szukają. No i fale biorę. Dla siebie. No i dobra, jestem już na garażu z tymi gratami. Zobaczcie, aluski. Oryginalne niestety są do regeneracji. No tutaj nie wiem, czy na kamerze dobrze widać. Mają dużo takich śladów. Opony są nie najgorsze, aczkolwiek to jest dla mnie ciekawostka, bo one są w bardzo ładnym stanie, nie są spękane. Ani jednego pęknięcia nie ma, jakieś wanli, ale DOT jest 17.05, czyli 2005 rok teoretycznie. A wyglądają jakby miały 2-3 lata. Co my tu mamy dalej? Dywaniki, które już de facto sprzedałem za 130 zł, oryginalne szare, ja nie potrzebuję, bo mam czerwone. Komputer od świateł, jeszcze nigdy nie otwierany z tego co widzę, czyli pewnie nie działa. Mechanizm od świateł, tych rzeczy nie ma na internecie generalnie, no to są rarytasy. Cewka zaponowa oryginalna, w ostatniej chwili jak już na to dojeżdżałem, czy to dojeżdżałem, pakowałem graty, mówię antena. U mnie antena jest, ale jest złamana, wysuwa się, ale tylko do tego poziomu jest złamana. Takich rzeczy po internecie nie ma, a jak widziałem na jakimś eBayu to po 100-200 dolarów. Głupie, duże pieniądze, niepotrzebny wydatek, panie bym tego nie wymienił, a tak się trafiła. Oryginalny wentylator. Do tego podnośniki z szybkami, z silniczkami, tych rzeczy nie ma. I uwaga, za to wszystko, za to całe graciarstwo, plus tam jeszcze mam cały worek śrubek tutaj, bo to wziąłem z jakiegoś lekkiego auta torbę pod koło zapasowe. Dałem za to 800, czyli naprawdę grosze. Grosze, bo już dywaniki opędzlowałem tam za 130-140, już nie pamiętam. Czyli teoretycznie wychodzi za to wszystko. Alufelgi, których też nie ma po internecie żadnych. Nie ma w ogóle kół oryginalnych do tego samochodu. One nie są jakieś ultra piękne, ale mi zależy na oryginalności. Są ciekawe, są fajne, myślę, że jak je wypoleruję, będą zajebiście się prezentowały. Więc to wszystko mnie całe graciarstwo kosztowało tam 600 z hakiem, więc ja jestem zajebiście zadowolony. A! I do tego oryginalne głośniki. Proszę bardzo, oryginalne głośniki Kleisler. U mnie co? U mnie właśnie te głośniki były ukradzione. Ukradzione, no nie ma ich po prostu, nie ma. Więc zaraz montujemy głośniczki, tak więc jestem mega zadowolony z tych gratów. Na szczęście ktoś, kto tutaj brał te głośniki i wycinał. Na szczęście, bo tu są takie śmieszne oryginalne kostki, jak widać.
dosyć nietypowe. O, takie. Ja myślałem, jak to wcześniej widziałem, że no zwycięte w pizdu za tą kostką, trzeba będzie ciąć te głośniki. Ale na szczęście ktoś wyciął po stronie głośnika. Więc mamy oryginalną kostkę pod radio. Bo ja naprawdę, ja lubię mieć oryginał. Jak wyszło z fabryki, tak powinno być. Ciekawostka, patrzcie, wchodzą cztery kable. Ciekawe, o co chodzi do tych głośników, no ale dobra. Więc wypinam, druga strona zaraz to samo i montujemy oryginalne audio do tej fury. Aczkolwiek myślałem, żeby popatrzyłem po samochodach, czy nie ma jakichś pionerów czy czegoś, ale nigdzie nie było tych małych trzynastek, a że były, te się trafiły. Aczkolwiek w tym Chryslerze, co ja szarpałem, to nie było tak, że już ktoś kupił te głośniki albo wyciął. Ja wyciągnąłem te, tutaj jest z tyłu właśnie głośniczek. U mnie też tam z tyłu nie gra, więc nie wiem, czy są te głośniki, czy nie. Natomiast one pasują tutaj, idealnie są jak stąd, więc elegancja. Rozebrałem sobie zegary, bo jak było widać, obrotomierz raz działa, raz nie. Znaczy się działa, ale się zacina w pewnych pozycjach. No i poczyszczę tu, o. Poczyszczę tu kontakt sprayem, wszystko. Całą płytkę. Zobaczymy, może coś polepszy, na pewno nie pogorszy. Albo pogorszy, oby nie. No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobała moja fachowa robota. Kolejna część, trzecia, będzie już raczej bliżej wiosny, ponieważ teraz zbliża się zima, a ja stwierdziłem, że nie mam zamiaru siedzieć w zimnym, nieogrzewanym garażu. Wyleczyłem się z takich robót po E34, więc spędziłem całą zimę pod nią w 2 stopniach Celsjusza na garażu. Podziękuję. Zamykamy garaż. Przyjeżdżam na wiosnę. Bierzemy się za kolejną robotę, tak żeby wyjechał na wiosnę na spokojnie. W planach jeszcze mamy regenerację lufer, wymiana olejów w skrzyni biegów, rejestracja i parę innych dupereli, między innymi ten mechanizm światem. Zatem dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam już na kolejne odcinki. Strzałeczka, cześć!